Piątek 1 października 2021 roku, godzina 048, Jasnowic z Gdańska. Nagabywany podaje słabe przeczucie, że dwa zamachy być może będą w Europie, jeden być może w Polsce, a jeden Niemcy lub Benelux. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Tu mieliście na początku krótkie prorostwo od Jasnowidza z Zdańska. Oczywiście widać po tym SMS-ie, tak, bo to, to jest jakby opisane to, co miało miejsce właśnie wcześniej, że po prostu ja Jasnowidza z Zdańska mocno nagabywałem żeby jakkolwiek się odezwał, jakkolwiek nam wytłumaczył, jakby, czy coś wyprorokował czy coś tam powiedział więcej. No to tak męczone, męczone. to tak po trzecim razie. Powiedział, że, że być może będą tam jakieś zamachy, nie? Dobra, no, nie będę na ten temat się w ogóle rozwodził, bo po prostu nie chcę Wam zabierać czasu. Chciałem Wam na szybkiego opowiedzieć trzy sny. Każdy następował tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu. To jest tylko dla zainteresowanych. Ci, którzy chcieli prostu to mają. A teraz dodatkowo mówię trzy sny. I na chwilę obecną koniec audycji, nie? Eee, słuchajcie. Pierwszy sen śniło mi się tuż przed y, tymi protestami w Warszawie dwa tygodnie temu, kiedy w środę y, zjechało się towarzystwo, tam około tysiąca osób pod Sejm, żeby zaprotestować przeciwko tej ustawie 1449, czyli ustawie, która de facto wprowadzała segregację sanitarną i wiele innych y, no, strasznych rozwiązań. Y, no, ale wtedy, krótko przed tym, y, rząd się cofnął, przed procedowaniem tej ustawy. Ale protestujący i tak tam protestowali, i jeszcze takich najbardziej zagorzałych kilkunastu zostało przez trzy dni i nocowało tam w namiotach w ramach protestu. I wtedy miałem sen przed tą demonstracją, że jeżeli ten protest potrwałby 10 dni 10 minimum, a najlepiej 2 tygodnie to wtedy przyniósłby oczekiwany efekt. Nie wiem, co to miałoby oznaczać, ale takie coś mi się przyśniło. Potem, ponieważ ten protest skończył się chyba w sobotę czy w weekend, ci ludzie się rozjechali. To dostałem kolejny sen, że ponieważ ta walka nie została podjęta, bitwa została przegrana. To teraz, żeby osiągnąć ten sam efekt, to będzie trzeba walczyć 500 dni. Taki dziwny sen. I potem był następny protest w Warszawie. To ostatnio, tydzień temu, to był ten marsz właśnie też przeciwko segregacji sanitarnej i moim zdaniem był słabym, nie było tam 100, 200 tysięcy ludzi, tylko było tam, nie wiem, kilkanaście czy dwadzieścia parę tysięcy ludzi, max. I wtedy dostałem trzeci sen i ten trzeci sen był najciekawszy, bo już nie było, że 10 dni czy 500 dni, tylko był sen, który ja nazwałem Kocham Chiny. Słuchajcie. No, brzmi to zabawnie, ale posłuchajcie, bo to jest prawdziwy hardcore. Generalnie, śniło mi się takie coś, że w Gdańsku, na Morenie, to jest taka dzielnica w Gdańsku, była budowa i był taki ogromny dźwig, wyższy dwukrotnie od najwyższych takich wieżowców na Morenie. I ten dźwig tam budował tam jakieś wieżowce. Panowała mgła. Dźwig był operowany przez słabego operatora, który gdzieś tam jakimiś wielkimi elementami konstrukcyjnymi zahaczył o jeden blok, o drugi blok, nie chcąc jakiś sklep i parę samochodów rozwalił. Zjechała się policja, zrobili śledztwo. Ale na końcu tego śledztwa i tego wszystkiego okazało się, że wszyscy musieli powiedzieć: Kocham Chiny. Ja przechodziłem niedaleko i tak patrz, co tu się dzieje w ogóle. Jakieś wariactwo, jakieś szaleństwo. A szedłem od tego miejsca, gdzie było zagrodzone ty, tymi takimi wiecie szerfami, jakby opaskami, z 50 do 100 metrów, nie? I pamiętam, że od razu poczułem, że to, co ja pomyślałem, jest śledzone, jakby. Że mamy takie czasy, że jak kiedyś w tym śnie, ja pomyślałem, o, że jak kiedyś można było na smartfonach podsłuchiwać, na smartfonach śledzić, na smartfonach odtwarzać ścieżki logowania, ścieżki jakby operowania na stronach. Mnie no, się z tym. No, chodzi o to, że generalnie można byłoby podsłuchiwać, i można byłoby jakby kontrolować jakby człowieka, w sensie kontrolować jego ruchy, jakby tak, gdzie fizycznie się przemieszcza, po jakich stronach się też przemieszcza smartfonem, gdzie fizycznie po mieście się przemieszcza i jego preferencje tam jakieś zainteresowania. Że wiele różnych aspektów życia człowieka jest tak naprawdę śledzonych, to w tym śnie pomyślałem właśnie, że jak kiedyś przez smartfony, to teraz nawet można niczego nie mieć, a myśli ludzkie są do pewnego stopnia kontrolowane. Ja pamiętam, że to był dla mnie szok. To było normalnie, jak właśnie, Orwell, jak rok 1984, po prostu myśl o zbrodnia. I pamiętam, że ja szedłem w tej mgle na Morenie i powtarzałem. Wiedziałem, że jak mnie jakieś to urządzenie, czy te fale, czy. Ja to jakoś czułem. Ja pamiętam, że jakoś to czułem, nie wiem, jakby sobą, nie? Czy swoim duchem, czy, czy jakoś tak czułem, że to jakby. że to jakby jakieś urządzenie, którego ja nie znałem, jakby pozycji, gdzie ono się znajduje, to po prostu były jakieś fale, jakieś promieniowanie, czy fale, to, że. Właśnie ono jest jakby włączone, działa, jakoś tam jakby promieniuje. I żeby właśnie nie sprowadzić na siebie zainteresowania tego urządzenia, to trzeba było głośno powtarzać, jak ludzie Zdrowaś Mario powtarzają w różańcu, to trzeba było głośno powtarzać, kocham Chiny, kocham Chiny, kocham Chiny. Takie coś. I człowiek szedł po ulicy, powtarzał to głośno, i głośno w myślach, mam na myśli, nie na głos, tylko idąc, człowiek samemu, no nie, nie, nie gada do siebie, tak? bo to było jakieś wariactwo, ale w głowie, jakby w swoich myślach powtarzać musiał: Kocham Chiny, i wtedy na spokojnie tak 30% jego siły takiej psychicznej mógł spokojnie sobie tam pomyśleć, posmucić się, coś poczuć, ewentualnie tam pomyśleć: O, jak kiedyś było fajnie, była taka wolność a teraz są łańcuchy. I tyle. I takie coś było. I pamiętam, że tak przyszedłem ze 100-200 metrów w tym śnie i powtarzałem te kocham Chiny, kocham Chiny i tam ci wszyscy policjanci, prokuratorzy, ten y, operator, który chyba tam był aresztowany, oni też wszyscy tak głowy y, y, pokłaniali, jak trochę, wiecie co, jak właśnie podczas mszy y, y, przed Najświętszym Sakramentem się y, y, pochyla głowę, to tak samo ludzie pochylali te głowy i Powtarzali: Kocham Chiny. Kocham Chiny. No to był to naprawdę jest, mu, gruby sen, słuchajcie. I no nie, ja byłem zszokowany. I najlepszy był koniec, słuchajcie. Ta mgła zgęstniała na, na tym morenie. Jakoś oddaliłem się od tego zbiegowiska i zostałem sam. I pamiętam, że tam mgła zeszła na wysokość tak 5-10 metrów jakby nad ziemię, była taka gęsta i nagle usłyszałem jakiś taki dźwięk, że coś się zbliża, coś potężnego. Nie wiedziałem, że to, to jest jakiś samochód, potem ciężarówka, potem samolot, coś takiego. Czułem jakąś potęgę, jakiś ogrom, że się zbliżał. I słuchajcie, ja patrzę, i Jezus, wymuniło się tak z 200-300 metrów ode mnie, z tej mgły. Coś ogromnego, szerokości 10 metrów, czarnego, dotknęło Ziemi i zaraz znikło. Ja mówię, co to było, kurczę, nie? I zbliża się, po czym nagle, nade mną, ja patrzę i obniża się z tych chmur taki ogromny, ogromny łańcuch. Wyobraźcie sobie taki łańcuch jak rowerowy, tylko że przęsła tego łańcucha są wielkości jednego samochodu kombi, nie? I tak po prostu w, tu, 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 przelatuje nade mną. Tak mówię z 50 metrów nad ziemią, ten łańcuch tak zwisał, i w tym momencie ja patrzę i nadjeżdża takie wielkie czarne coś. I ja wtedy zrozumiałem co to było to wcześniejsze, czarne. I teraz to, co się zbliżało, słuchajcie, to był po prostu jeden wielki, ogromny rower. Tylko ja widziałem sam dół tego roweru. Na początku, kiedy w odległości zobaczyłem, że coś czarnego dotknęło ziemi i zaraz znikło, to to było pierwsze koło tego roweru. Potem ja byłem pod tym rowerem, czyli łańcuch się pojawił nade mną, tak? Czyli ten, który jechał na tym rowerze musiał być ogromnym, olbrzymym i potem zaraz pojawiło się ogromne, wielkie koło. Tylko ja widziałem po prostu, że przez Morenę przyjechał taki wielki walec, wielkie koło. To był tylko dół tego koła, taka wielka czarna opona, jakby tak. Tylko tyle mogłem zobaczyć, że to był tak wielki rower, czyli jak pierwsze koło już było tam ileś kilometrów dalej, to tutaj było te drugie, ostatnie koło, tak. I myślę, i, ta, i tak się sen skończył, nie? Więc myślę, że jakby te trzy sny to była całość, i pierwszy sen pokazywał, że jest szansa coś wywalczyć i trzeba walczyć 10 dni na tamten czas. Potem, po dwóch tygodniach, okazało się, że trzeba walczyć 500 dni, żeby to samo uzyskać. A teraz już jest los nie do odwrócenia. I to, co nas czeka, albo to, co już w zasadzie mamy, to w cudzysłowie można by to nazwać Kocham Chiny. Czyli po prostu będziemy mocno kontrolowani i to, co ma się spełnić, to ma się spełnić, spełni się, a pytanie tylko w którym miejscu tego przesiania my się znajdziemy, nie? I tyle. I tak to widzę, tak odczytuję te sny, ale oczywiście może po prostu za dużo czasu spędzam z z Gdańska, może za dużo nie, czytam sobie różnych takich rzeczy, może za dużo w tym wszystkim siedzę i po prostu mój umysł takie sny generuje. Dlatego zawsze będę musiał powtarzać że to są tylko teorie spiskowe, to są tylko sny i że to jest tylko w formie rozrywki, ale zapewniam was, że wiele z tych rzeczy jest głębszych niż tam się wydaje. Krótko po tym śnie, tak się zszokowałem dzisiaj, jak zauważyłem, że w Australii chcą wprowadzić taki przepis nowy, który będzie kontrolował komentarze ludzi na wszystkich portalach społecznościowych, na YouTubach, Facebookach, wszędzie i to oni się przyznali, że to ma wprost prowadzić do kontroli ludzi, czyli jak spojrzycie na to wszystko, to nie będzie można nic powiedzieć o pieczątkach bestii, nie będzie można nic powiedzieć o, o jakichś szczypawkach czy nieszczypawkach, bo będzie cenzura, znaczy już jest cenzura, ale będzie jeszcze większa cenzura, będą kary finansowe za zamówienie o szczepawkach. No, w Australii to już wiecie, że najnowszy projekt ustawy to mówi, że, że już nie jakaś dana grupa zawodowa, tylko po prostu wszyscy będą pozbawieni pensji, jeżeli się nie zaszczypewkują. I myślę, że tak naprawdę jesteśmy świadkami największej bitwy ludzkości. Nie? To jest największa wojna ludzkości. To jest największa bitwa. Tylko myślę, że większość ludzi zorientuje się, że ta bitwa była. Kiedy będzie już za późno, nie? A te ich łzy, że wolność stracili, na nic się już nikomu nie przydadzą, nie? Jedyny czas walki jest teraz, a w zasadzie on już się kończy. Potem będą już tylko konsekwencje, przesianie i to wszystko, co macie opisane. Ale dobra, może starczy, bo zmęczony, dużo zajęć i jakoś mi się rozmowa do klei. Nie wiem, napiszcie, czy chcecie mieć częściej tę audycję. Ja w ogóle miałem planowo, planowo to, chciałem robić z 2-3 audycje dziennie. Takie postanowienie sobie w ogóle wziąłem, że będę sobie robił tam 2-3 takie vlogi dziennie, będę tu gadał, gadał, nawijał. No ale życie, życiem, plany, planami, a życie, życiem jakby, nie? Może to kiedyś zrealizuję. Na razie dużo roboty miałem, dalej jeszcze mam dużo roboty i też jakaś taka jesienna dopracha mnie wzięła, jakoś tak nie wiem. Smutna trochę, nie? Trochę smutnawo, nie? Trochę tak ciemnawo się robi. Ciemność ogarnia. Jak patrzę, że ludzie z kanapy nie stali, To i mnie takie przygnębienie chwyta. Ale trudno, trudno. no. Wszystko zostało powiedziane i tak się dokładnie dzieje. To mnie cieszy, że wszystko idzie zgodnie z planem. To cześć, trzymajcie się z Panem Bogiem.